Dzień dobry. Czwartek, czwarteczek, czwartunio i bliżej weekendziku. 5:30, ja powiem wam, że jak na sierpień 10, chyba to tak będzie, jak mi się nic nie pomerdało w głowie, bo już każdy dzień taki sam. To chłodno jest, wiaterku nie ma, ale już tak trochę tak, chociaż co ja mam narzekać, zimą wychodziło się minus 27 i się zasuwało. Dobra, moja busola łapie GPS-a, piąteczkę zrobić, ciężarków trochę, rozruszać się trochę. No i dzień jak co dzień, do roboty trzeba iść, swoje zrobić. Nawet się wyspałem, wczoraj poszedłem wcześniej spać, godzina 22 już było lulu, szybkie spanie, bo innego wejścia nie mam. No i trzeba zasuwać piąteczkę do zrobienia. Fajnie się już oddycha. Powietrza się trochę złapie. Pół godzinki po truchtach. No to zupełnie inny dzień. Człowiek się troszeczkę bardziej rozbudzi. Szybki, fajny rozruch i do roboty. Mój kolega. Zawsze musi mnie oszczekać. Rozbieganie zrobione. Teraz chwila oddechu. Reanimatora złapać, łyczka i mykać dalej. Jeszcze 20 minut szybkiego rozruszania i do roboty. I znowu 12 godzin zasuwania na maszynie, do godziny 20 zasuwanie, szybki jeszcze wieczorkiem godzinny trening, bo więcej nie dam rady zrobić, ale coś tam się porobi, potem się za parę dni się odpocznie, troszeczkę zluzuje, wszystko i treningi, i to, wakacje będą. Uhuhu, jak fajnie, miło i przyjemnie. Rozruszał się człowiek troszeczkę, a więcej muszę pić zimnej wody, w klimatyzacji jeździć i cały czas wychodzić, a wieczorem po treningu się skończy czasami zimny browar, bo wtedy po takim całym dniu na regenerację nie ma nic lepszego. No dobra, moi drodzy, miłego dzionka i robimy swoje, jeszcze szybkie 20 minut i do roboty, nikt nie powiedział, że będzie lekko. Miłego dnia. No i aby bliżej weekendziku, bo chociaż nie, teraz drugi weekend będzie 15. No.